Ja od dziecka marzyłam, żeby być tancerką, ale potem się okazało, że za bardzo wyrosłam. I wszyscy chłopcy, z którymi miałam tańczyć, byli mi do ramienia. Więc absolutnie byle nie z Heleną, bo mieli kompleksy. Bo ja miałam 14 lat i miałam swój wzrost. I tak zostało. No teraz już parę, nie wiem, 4 centymetry chyba zmalałam, bo już teraz człowiek nie rośnie, tylko raczej osiada. No i w związku z tym to marzenie o tym, żeby być akrobatką i ćwiczyć, musiało odejść na dalszy plan. No, ale potem myślałam, że będę na uczelni sportowej, na Akademii Wychowania Fizycznego. I też los pokręcił, tak? A gdzieś tam taka tęsknota utajona i myśl o tym, żeby pracować w teatrze, istniała. Tylko ja nie miałam wtedy wiary w siebie. Myślałam, że gdzie tam ja? Patrzyłam na te piękne Marleny, Dietry, na Grety Garbo, na inne i patrzyłam na swoje lustro i mówiłam, no gdzie ty cię pchasz? No i aż przyszło też, no przyszło w pewnym momencie, bo byłam wtedy we Wrocławiu na spektaklu i zobaczyłam afisz, anons, że nabór do szkoły teatralnej. I ja myślę tak, nie muszę jechać nigdzie, przyszło to tu, do mnie. To jak nie spróbować? Spróbowałam. A najśmieszniejsze, że potem prorektorka naszej szkoły, taka pani Anina Mieczyńska, taka ona była raczej nie tyle aktorką, ile taką tancerką, baletnicą w stylu Izadory Duncan. I ona wtedy mi powiedziała, a czy wiesz, że ja cię cały czas w teatrze obserwowałam. I myślałam, że takie dziewczyny powinny zdawać do szkoły teatralnej. Więc jak zobaczyła mnie, że ja przyszłam, to ona już mnie od razu zakwalifikowała. Teraz to jest czas o tyle po tym pandemii. Czas się zrobił bardzo trudny dla aktorów w ogóle. I przede wszystkim sprawa pieniędzy, że jednak starają się mieć, bo ja już jestem na emeryturze dosyć długo. W związku z tym cała garza musiałaby być od początku do końca w jakiś sposób odebrana komuś, kto jest w teatrze na etacie. Więc już nawet nie mam nawet żalu o to, bo rozumiem, że sytuacja jest trudna i może komuś jeszcze jakiś pomysł przyjdzie do głowy ku mojemu szczęściu.